subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A nasza audycja została sfinansowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, do której pan poseł należy. Panie pośle, chciałabym dzisiaj porozmawiać o wspólnej polityce rolnej. To jest temat, który już poruszaliśmy w naszych rozmowach, ale debata w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim. Jakie zagadnienia tym razem są poruszane? O czym państwo rozmawiają? Tak naprawdę to dopinamy w ten sposób właśnie od strony Parlamentu Europejskiego przegłosowanie ostatecznego kształtu rozporządzeń. Z jednej strony to są trzy rozporządzenia, bardzo zresztą obszerne, formujące wspólną politykę rolną na lata 23-27. Teraz mamy okres przejściowy, wprawdzie mamy nowy budżet i z tego nowego budżetu finansujemy wspólną politykę rolną, ale to jest okres przejściowy, więc finansujemy ją na starych zasadach. Natomiast właśnie to, co Parlament Europejski przegłosował, to będzie nowy kształt WPR-u obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku. Dlaczego taki długi okres przejściowy? Dlatego, że no właśnie to nowe prawo unijne wejdzie w życie. Na jego podstawie kraje członkowskie przygotują stosowne dokumenty, jak będą chciały realizować tę reformę u siebie. No i te dokumenty to nie tylko sprawa przygotowania ich od strony prawnej, ale także konsultacji z samymi zainteresowanymi, czyli rolnikami. I na to potrzebny jest ten czas nadchodzącego 2022 roku. O jakich rozporządzeniach mówimy? Pierwsze rozporządzenie to rozporządzenie określające tak zwane plany strategiczne, jakie przygotują poszczególne kraje członkowskie, jak sobie wyobrażają w ramach przyznanych ich pieniędzy realizację WPR-u właśnie w porozumieniu z samymi zainteresowanymi, czyli rolnikami. Drugi dokument, drugie rozporządzenie, no to zasady finansowania WPR-u. Jeszcze raz przypomnę, że już mamy budżet na lata 21-27, więc tam odpowiednie pieniądze w skali całej Unii zostały przyznane i podzielone na koperty narodowe. Polska dla Polski przypadło 32 miliardy euro z samego WPR-u na pierwszy i drugi filar wspólnej polityki rolnej. I trzecie, takie mniejszych rozmiarów rozporządzenie, to organizacja rynków rolnych. Przypomnijmy, że wspólna polityka rolna przewiduje chronienie tego unijnego rynku określonymi przepisami celnymi, a więc kwotami i stawkami celnymi. W związku z tym w ramach tego muszą być przepisy, które regulują między innymi dopływ towarów pochodzenia rolniczego z tak zwanych krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej. No właśnie, i te trzy rozporządzenia ostatecznie zostaną przyjęte. Długie negocjacje, prawie dwuletnie, dotyczące kształtu tych rozporządzeń, z tym się już politycznie, że tak się wyrażę, zmierzyliśmy i dogadaliśmy. No i teraz w parlamencie tak naprawdę to już dyskusja wieńcząca to dzieło i samo głosowanie. No i później, tak jak powiedziałem, na podstawie tych trzech dokumentów będą budowane polityki rolne poszczególnych krajów członkowskich. Istotą jest ten plan strategiczny przygotowywany przez poszczególne kraje członkowskie. No i tutaj są pewne rekomendacje ze strony Komisji Europejskiej, co tam ma być zawarte. No i powiedzmy tak otwartym tekstem, ta nowa WPR jest zorientowana na małe i średnie gospodarstwa rodzinne. Ja myślę, wejdę w słowo, że to ważna informacja dla naszych słuchaczy, tak, mieszkańców z północnego Mazowsza i Działdowszczyzny, gdzie takie gospodarstwa dominują. I stąd moje kolejne pytanie, panie pośle. Jak wspólna polityka rolna, czyli ten wielki dokument, który jest dyskutowany w Parlamencie Europejskim, przełoży się na życie mieszkańca północnego Mazowsza, nie tylko rolnika, ale również konsumenta? Więc, pani redaktor, rzeczywiście to zorientowanie, o którym powiedziałem, na małe i średnie gospodarstwa, oznacza, że
właśnie to do tych gospodarstw zostanie skierowanych wiele instrumentów, aby je odbudować. Powiedzmy sobie otwarcie, no przez lata wspólna polityka rolna doprowadziła do tego, że te małe i średnie gospodarstwa coraz częściej ograniczały produkcję, rezygnowały z produkcji zwierzęcej, koncentrowały się tylko na produkcji roślinnej, a bardzo często po prostu były likwidowane, a ziemia była dzierżawiona tym większym ten proces. Traciły opłacalność, prawda? Tak, tak. No, na skutek rzeczywiście braku opłacalności, często braku następców, ale głównym powodem była coraz mniejsza opłacalność. To było uprzemysławianie produkcji w skali całej Unii Europejskiej. Ten proces był mocniej zaawansowany w krajach Europy Zachodniej, w Polsce przebiegał wolniej, ale także go doświadczyliśmy, a po członkostwie w Unii Europejskiej szczególnie. Teraz chodzi o zahamowanie tego procesu, o odbudowę tego rodzaju gospodarstw i na czym ma rzecz polegać? No przede wszystkim na zachętach do powrotu do nieintensywnej produkcji zwierzęcej, a więc pojawią się tak zwane ekoprogramy w ramach pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej. Jeżeli rolnicy będą jakimś takim tym ekoschematem zainteresowani, no właśnie, chociażby hodowlą, niedużą hodowlą trzody chlewnej albo krów, czy też bydła mięsnego, to wtedy z tego tytułu będą mogli otrzymywać dodatkowe, bardzo godziwe środki. Ja oczywiście nie będę posługiwał się tutaj konkretnymi sumami, bo one będą wynikały właśnie z tych planów strategicznych, ale plan strategiczny ma być nakierowany na tego rodzaju gospodarstwa i tego rodzaju produkcję. Oczywiście to nie oznacza, że rolnicy będą zmuszani do prowadzenia produkcji zwierzęcej. To wszystko będzie system zachęt. I mamy nadzieję, że w dłuższym okresie czasu, no oczywiście nie w tym tylko okresie 23-27, ale w dłuższym horyzoncie czasowym, powoli ta produkcja, no właśnie, nieintensywna w mniejszych gospodarstwach powróci. Kolejnym elementem tego wsparcia będą tak zwane budowanie krótkich łańcuchów dostaw. To jest także rezultat tego, co stało się w wyniku pandemii. No, okazało się, że żywność dostarczana na duże odległości, no bardzo często po prostu do konsumentów może nie dotrzeć ze względu na zawirowania takie, jakie na przykład wywołał COVID. Trudno przewidzieć, jak będzie w przyszłości, czy tego rodzaju epidemie nie będą się powtarzać, więc nie ulega wątpliwości, że kluczem jest krótki łańcuch dostaw. Chodzi o to, żeby z gospodarstwa, być może nawet w ramach gospodarstwa rolnego odbywało się to najprostsze przetwórstwo, i żeby te produkty mogły być dostarczane od razu do konsumentów mieszkających niedaleko danego rolnika. Więc drugim właśnie ważnym elementem będzie bardzo silne dofinansowanie przetwórstwa. Nie wielkich fabryk produkcji żywności, ale właśnie takiego przetwórstwa realizowanego w ramach gospodarstwa rolnego. To oczywiście jakieś elementy tego już były w Polsce. Coraz więcej ludzi było tym zainteresowane. No bo powiedzmy sobie, samej produkcji, samego wyhodowania zwierzęcia bardzo trudną to opłacalność. Ale jeżeli, nie wiem, uda się przetworzyć w sposób najprostszy mięso albo mleko pochodzące z gospodarstwa, to ten dochód gospodarstwa będzie pochodził nie tylko z pieniędzy za sam surowiec, ale także za przynajmniej część tego surowca przetworzonego. A tutaj jest najwięcej wartości dodanej. Bardzo często rolnicy, jak idą do sklepu, to szokują ich ceny ich produktów, bo przecież doskonale wiedzą, ile dostają na przykład za tucznika albo za odstawioną sztukę bydła i ile kosztuje choćby samo mięso z tego tucznika albo też z wołowina. A jeszcze więcej trzeba zapłacić za produkty przetworzone, więc ta wartość dodana, te marże, one powstają w tym łańcuchu produkcji i są zgarniane, no niekoniecznie przez rolników. Więc chodzi o to, żeby samych rolników
zainteresować właśnie także przetwórstwem. I w tym Krajowym Planie Odbudowy w najbliższym czasie, mam nadzieję, że on za chwilę zostanie uruchomiony, pojawią się ogromne środki na wsparcie przetwórstwa. To jest kwota na najbliższe chyba 3 lata, 1 200 000 000 euro, więc to naprawdę są bardzo duże pieniądze. Namawiam rolników z Mazowsza Północnego do zainteresowania się właśnie tym, do powrotu do produkcji we własnych gospodarstwach, ale także powrotu do przetwarzania. Jest ogromne zapotrzebowanie na taką żywność, bo także jako konsumenci coraz bardziej dojrzewamy do tego, żeby no jednak wiedzieć, co spożywamy, a to jest tylko możliwe wtedy, kiedy będziemy mieli właśnie, kiedy zbudujemy te krótkie łańcuchy dostaw. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się właśnie tego rodzaju produkty. Wiem coś o tym, bo sam takich produktów poszukuję i wiem, że takich ludzi jest coraz więcej. Wejdę w słowo, rozmawialiśmy już kiedyś o tym, że tak naprawdę wracamy do tego, co kiedyś, kilkadziesiąt lat temu było oczywiste, prawda? Pamiętam, jak jako dziecko biegałam po mleko do sąsiadów. No więc właśnie, więc wie pani, ja wiem, że te sprawy tego rozwoju cywilizacyjnego zaszły bardzo daleko. I że czasami stawiany jest nam zarzut, że to taka próba zawracania kijem Wisły. Nic bardziej błędnego. Ja zdaję sobie sprawę, że to są rzeczy być może dla niektórych nie do zrealizowania, ale myślę, że w długim okresie czasu jesteśmy w stanie odbudować tego rodzaju produkcję w gospodarstwach i tego rodzaju przetwórstwo, i w tę stronę będą skierowane przez najbliższe lata spore pieniądze. Jednocześnie, bo zdaję sobie sprawę, że Mazowsze to bardzo zróżnicowane rolnictwo, mamy do czynienia z tym rolnictwem przemysłowym. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek zrozumiał, że teraz będziemy, nie wiem, te wielkie gospodarstwa parcelowali na małe, bez odszkodowania, nie wiem, albo je w jakiś inny sposób szykanowali. Nic bardziej błędnego. Te gospodarstwa, one sobie doskonale, gospodarstwa i to wielkie przetwórstwo doskonale sobie dają radę na rynku. Nic, nie będzie tu żadnych działań, które miałyby ograniczać ich działalność, ale chcemy właśnie odbudować to rolnictwo małe i średnie i skrócić łańcuchy dostaw. I tutaj skierowane zostaną zasadnicza część pieniędzy w ramach wspólnej polityki rolnej. Więc namawiam tych rolników, którzy jeszcze niedawno właśnie zajmowali się tą drobną produkcją, żeby przygotowali się na razie myślowo, a za chwilę także fizycznie do odbudowy tego rodzaju produkcji. To naprawdę będzie działalność opłacalna. Z tego da się naprawdę godnie żyć. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Moim gościem był Zbigniew Kuśmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, grupy, która sfinansowała naszą audycję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.